Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj coś niecodziennego, czyli top 5, ale za to niezwiązane w ogóle z grami, czyli top 5 historyczne. Dzisiaj bierzemy się za polską broń i uzbrojenie w 1939 roku. Jak potoczyły się losy Polski w 1939 roku, każdy z nas wie. Nie za bardzo po naszej myśli, ale to nie oznacza, że w ogóle nie mieliśmy się czym pochwalić, albo nasze uzbrojenie było tylko sprzed I wojny światowej, ale jest kilka ciekawych konstrukcji, które zamierzam wam tutaj przedstawić. Zaznaczam też, iż nie jest tematem tego filmu uzbrojenie tylko wyprodukowane lub zaprojektowane przez Polaków, ale takie, które było na wyposażeniu Wojska Polskiego, czyli mogliśmy je kupić na przykład. Co było najnowocześniejszego i co było naprawdę wartościowego? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pewnie dyskusje powstaną pod tym filmem i na to liczę, bo nie wszyscy się zgodzą z moim top 5. Być może czegoś tutaj w ogóle nie wymienię, albo na przykład w zestawieniu znajdzie się rzecz, której wy byście absolutnie do niego nie wrzucili. Miejsce piąte. 20 mm NKM wzór 38 FKA. Moi drodzy, to co widzicie tutaj na zdjęciu być może wygląda dosyć niepozornie, ale pamiętajmy, że był rok 1939, broń pancerna nie była jeszcze za bardzo rozwinięta, a przynajmniej to co było, było dosyć słabo opancerzone i nie potrzebowaliśmy naprawdę wielkich armat, takich jakie były później produkowane w podczas II wojny światowej, aby niszczyć pojazdy przeciwnika. Nasza armia oczywiście odczuwała brak broni przeciwpancernej, tego nie było, natomiast sąsiedzi zbroili się pancernie na potęgę i Polacy musieli coś wymyśleć i tutaj właśnie pomysł padł, aby bardzo uniwersalny NKM, czyli najcięższy karabin maszynowy, został wprowadzony na uzbrojenie naszego wojska. Robiono różne testy, nawet wysłano za granicę naszą delegację, która miała sprawdzić takie działka jak Oerlikon, Hispano, Madsen. Niestety okazało się, że zawsze było coś nie tak i zawsze jakiś warunek nie został spełniony. Chcieliśmy chyba za bardzo uniwersalną maszynerię, więc zapadła decyzja o tym, że wyprodukujemy sami sobie taki karabin. I tutaj wchodzi fabryka karabinów w Warszawie, z kierownikiem w postaci inżyniera Wawrzyńca Lewandowskiego. W 1937 roku mieliśmy już prototyp i zaczęły się testy. Niestety testy nie wypadały początkowo zbyt korzystnie, ponieważ a to nie mieliśmy dostatecznego systemu celowania do tego karabinu, a to na przykład chcieliśmy, żeby był zbyt uniwersalny, ponieważ Polska chciała go montować i w tankietkach, i miała być to broń piechoty, i miał być to karabin przeciwlotniczy, i jeszcze miał być to karabin stosowany w samolotach. Także totalny miszmasz. Niestety stwierdzono, że to, co wyprodukowano, nie bardzo nadaje się do samolotów, po prostu ze względu na, po pierwsze, na razie brak opracowania jakiegoś bardzo dobrego zasilania do tego karabinu. Wiadomo, że samolot potrzebuje jednak tych pocisków dużo. Po drugie, samolot potrzebował bardzo szybko strzelną jednostkę, a niestety ten nie spełniał swojego zadania. No więc zdecydowano jednak, że karabin będzie troszeczkę zmieniony, usprawniony, ale będzie głównie służył jako broń przeciwlotnicza po pierwsze, właściwie to nie, przeciwpancerna po pierwsze, przeciwlotnicza i jeszcze oczywiście wsparcia piechoty. Przeprowadzono oczywiście testy. Ten karabin, a właściwie amunicja z tego karabinu jest w stanie przebić pancerz 40 mm z odległości 200 metrów. To był bardzo, bardzo dobry wynik jak na owe czasy. Był to, należy tutaj zaznaczyć, chyba najlepszy wynik z tych wszystkich karabinów, które kiedyś tam próbowano za granicą kupić. Tak więc skoro nasze nie jest wcale gorsze od zagranicznego, to dlaczego mielibyśmy kupować coś z zagranicy, prawda? Zdecydowano przyjąć w lipcu właśnie 1938 roku, zdecydowano przyjąć na wyposażenie Wojska Polskiego właśnie tą konstrukcję. Po skonstruowaniu i zastosowaniu nowych przyrządów celowniczych
Okazało się, że nawet jako przeciwlotniczy karabin doskonale daje sobie radę. Wojsko zaczęło oczywiście zamawiać. Niestety produkcja nie szła tak, jakby wojsko sobie życzyło i ciągle dostawało za mało tych karabinów w stosunku do potrzeb. Planowano uzbroić w niego czołgi pływające PZIN 130, czołgi rozpoznawcze 4 TP oraz około 100 tankietek TK3 i TKS. Niestety, jak wiecie, wybuch II wojny światowej skutecznie zablokował te nasze plany, które były dosyć dalekosiężne. Niemniej jednak w czasie wojny obronnej w 1939 roku karabin spełnił swoje zadanie. Pewnie przypominacie sobie na przykład film, który robiłem o Romanie Orliku. Orlik właśnie miał TKS-a uzbrojonego w ten karabin 20 mm i to pozwoliło bardzo, bardzo skutecznie niszczyć czołgi przeciwnika. Przypomnijmy, że niemieckie pojazdy pancerne nie były dobrze opancerzone w 1939 roku. Po prostu wystarczył taki NKM, żeby je dziurawić bez żadnego problemu. Miejsce czwarte. 37-mm armaty przeciwpancerne wzór 36. Najczęściej spotykane to jest pod nazwą po prostu 37-mm Boforsa. Także ciągle jesteśmy w kręgach broni przeciwpancernej, ale to oczywiście nie przypadkowo. Nasi sąsiedzi zbroili się pancernie na potęgę i to właśnie nasycenie naszej armii bronią przeciwpancerną mogło znacznie opóźnić ich ataki. Bofors 37mm doskonale się do tego nadawał. Kupiliśmy licencję od Szwedów. Byliśmy jednym z kilku państw, które tą licencję kupiło. Umowa została podpisana w 1935 roku. I mieliśmy zakupić 300 gotowych armat oraz po prostu produkować je również w Polsce. Plany były bardzo dalekosiężne, za produkcję były odpowiedzialne zakłady w Pruszkowie oraz w Rzeszowie i miano wyprodukować tego 3000 sztuk. Słuchajcie, to jest całkiem pokaźna ilość. Także muszę tutaj nadmienić o kawalerii. Polska kawaleria kojarzy się za granicą głównie, bo w Polsce już ten mit upadł i to dawno, z ułanem, prawda, z lancą albo z szabelką. Czasem w ekstremalnym przypadku atakujący czołgi przeciwnika czy pojazdy pancerne przeciwnika. Mam nadzieję, że żaden z moich widzów takiej wizji polskiej kawalerii już nie ma, no bo mnóstwo ludzi pracuje na to, żeby to odkręcić. Ogólnie historia powstania tego mitu też jest ciekawa i to też jest temat na oddzielny film i tym się nie będziemy zajmować, ale dlaczego wymieniam kawalerię w kontekście właśnie armaty 37 mm? Moi drodzy, nasi artylerzyści to były także jednostki przeciwpancerne i one były wyposażone właśnie w te działa. Co takiego fajnego jest w tym, że kawalerzysta ma do dyspozycji takie działko? To działko było bardzo małe, było bardzo łatwe do zamaskowania i przede wszystkim, jeżeli kawaleria była wyposażona, to przemieszczanie się w trudnym terenie było o wiele prostsze. Pamiętajmy, że wojna toczyła się na naszym terenie, że nasi ludzie znali zazwyczaj ten teren i oddział wyposażony w działka przeciwpancerne mógł naprawdę przemieścić się bardzo, bardzo szybko. Oczywiście kolejny epizod armaty 37 mm to czołg 7 TP, w którym była montowana, ale o tym jeszcze będzie w tym top 5. Prawdą jest, że w 1939 roku, wszędzie gdzie się te armatki pojawiały, wróg nie mógł czuć się bezpiecznie. Z około 400-500 metrów spokojnie przebijały pancerz do 25 mm, czyli niszczyły każdy czołg, przebijały pancerz każdego niemieckiego czołgu z tego okresu. Pamiętajmy, że Niemcy jeszcze dysponowali samochodami pancernymi. Te samochody mogły być niszczone z odległości nawet 1000 metrów. Miejsce trzecie. Karabin przeciwpancerny wzór 35 Urugwaj. Moi drodzy, to na miejscu trzecim. Dlaczego Urugwaj? Zaraz wam powiem, ale ogólnie o samym karabinie najpierw. Jak wiecie, obracamy się w kręgach broni przeciwpancernej, mamy więc armatę przeciwpancerną 37, mamy NKM 20 mm, ale potrzebowaliśmy jeszcze
czegoś, co może przenosić pojedynczy żołnierz i co będzie bardzo groźne dla przeciwnika. I tak powstał projekt karabinu przeciwpancernego, nad którym pracował najpierw Tadeusz Felsztyn, a później Józef Maroszek. Założenie tej broni było takie, iż z odległości około 300 metrów miało przebijać pancerz o grubości 15 mm, a ze 100 metrów nawet 33, czyli praktycznie przebijały każdy pojazd przeciwnika, ale tutaj należy dodać jedną rzecz, no 100 metrów to już jest nieduża odległość, prawda, to po pierwsze, po drugie, zazwyczaj jeżeli strzelacie z dużego pocisku, ten pocisk robi po przebiciu w środku, no, często masakrę z załogi albo z przyrządów. Natomiast tutaj ze względu na mały kaliber często zdarzało się, iż pancerz był przebijany, ale niestety nie powodowało to żadnych efektów. Nie trafił w załoganta albo go tylko ranił. Także absolutnie nie była to broń typu strzeliłem, przebiłem i unieruchomiłem pojazd. Absolutnie. No ale trzeba tutaj nadmienić, że te karabiny z powodzeniem zostały zastosowane w 1939 roku. No i też trzeba tutaj powiedzieć o legendach związanych z Urugwajem. Niektóre legendy głoszą, że w ogóle ten karabin nie był używany w polskim wojsku, ponieważ wszystkie skrzynie były zaplombowane, gdzieś pochowane. Pamiętajmy, że Polska starała się trzymać w tajemnicy bardzo takiej głębokiej posiadanie tego karabinu. Nawet skrzynie, w którym on był, były oznaczone jako sprzęt optyczny, albo na przykład właśnie Urugwaj, czyli była to niby broń eksportowa dla Urugwaju. Prawda jednak jest taka, że ten karabin był w użyciu Armii Polskiej. Drugi taki mit należy przełamać, że Polacy nie wiedzieli, jak obsługiwać. Słuchajcie, tutaj za duża wiedza nie była potrzebna, ponieważ obsługa nie różniła się zbytnio od normalnego karabinu. Oczywiście zastosowanie się różniło, ale nie można wychodzić z założenia, że żołnierz, który ten karabin dostał, po prostu kompletnie nie wiedział, jak z niego strzelać. Oczywiście mnóstwo tej broni wpadło w ręce Rosjan i w ręce Niemców. Szacuje się, że w ręce Niemców wpadło ponad 800 sztuk właśnie tej broni. Nawet Amerykanie w zbiorach irackich znaleźli. Miejsce drugie. Tankietki TKS oraz czołg 7TP. Tutaj nie potrafiłem z którego z nich zrezygnować, więc postanowiłem ex aequo właśnie te dwa sprzęty wrzucić na miejsce drugie. Dlaczego TKS i dlaczego 7TP? Po pierwsze, TKS był troszeczkę niedoceniany. Prawda jest taka, że ten pojazd ze względu na swoje niewielkie rozmiary i ze względu na uzbrojenie właśnie w ten NKM 20 mm. Przypominam, że mało TKS-ów było uzbrojone w NKM 20 mm. Mógł konkurować z czołgami niemieckimi, mógł z zasadzki ich bardzo skutecznie atakować. Tu mam wrażenie, że takich epizodów było więcej w czasie wojny obronnej w 1939 roku, tylko że po prostu nikt o tym nie napisał, może ktoś nie przeżył, kto byłby w stanie opowiedzieć. TKS był tak naprawdę lekkim czołgiem rozpoznawczym, tankietką, pierwotnie uzbrojoną w CKM, a później właśnie w części pojazdów znalazły się NKM-y 20 mm. Ogólnie tak jak każdy typ uzbrojenia, o którym tutaj mówię, mieliśmy naprawdę fajne plany dozbrojenia naszej armii tym całym sprzętem. Problem dla nas był taki, że wojna tak jakby wybuchła troszeczkę za wcześnie. To znaczy pewnie jakby wybuchła w 40 roku czy 41, to też trzeba by było powiedzieć, że mieliśmy jeszcze dalsze plany, ale wybuchła trochę za wcześnie. Natomiast wydaje mi się, że do roku 40, powiedzmy do września 40 roku, mielibyśmy stan naszej armii no, zupełnie inny niż we wrześniu 39. Plany na przezbrojenie były duże, różne są szacunki, niektórzy mówią o 250 pojazdach, czyli 250 pojazdów miało być przezbrojonych, ale do tego nie doszło. Wojna wybuchła po prostu zbyt szybko. Kolejny raz.
Ankietki, mimo swojej pokraczności, śmieszności nawet, nie wiem, czy ktoś z was widział na żywo taką tankietkę, radzę zobaczyć, bo pojazd jest malutki, naprawdę jest malutki i nic dziwnego, że Niemcy mieli bardzo duże problemy z trafieniem w ogóle. Było to jednak ustrojstwo bardzo, bardzo różniące się od ich czołgu. Drugą rzeczą na miejscu drugim jest 7TP. 7TP, bardzo, bardzo znany czołg. Wszystko już chyba w Polsce o nim powiedziano. Historia zaczęła się oczywiście od zakupienia brytyjskich czołgów Vickers E. Postanowiono mocno zmodyfikować prototyp w 1934 roku, powstał i w 1935 ruszyła, można powiedzieć, pierwsza seryjna produkcja, chociaż tych egzemplarzy było bardzo mało. Miejsca było w środku więcej, więc odpadł problem małej ilości amunicji. Może chyba nie powiedziałem wam, że w TKS-ie wadą bardzo istotną było to, iż amunicji do 20 po prostu albo brakowało, albo niewielką ich ilość można było w środku przewozić. Dlaczego? Zalecam zobaczyć na żywo TKS-a. Tutaj 7TP mógł przewozić 80 pocisków do działka 37 mm. Mówimy oczywiście o wersji z działkiem 37 mm, wersji jednowieżowej. O, tak żeby była jasność. Oraz 3960 pocisków karabinowych, ponieważ z działkiem 37 mm był sprzężony Browning 7,92. Plany były dosyć buńczuczne, mieliśmy ponad 400 tych czołgów mieć w armii. Dodatkowo dochodziły wieści z Hiszpanii, tam czołgi sowieckie T-26 były gnębione przez armatki przeciwpancerne, a tutaj, ponieważ był 37 mm Bofors, więc każdy liczył na to, iż będziemy mogli skutecznie niszczyć pojazdy przeciwnika, ale wadą podstawową 7TP, bo to nie był czołg idealny, tutaj to, że on znajduje się na drugim miejscu, słuchajcie, wrzuciłem go na drugie miejsce dlatego, że był pojazdem innowacyjnym i właściwie jedynym takim. Co prawda później planowano jeszcze ulepszoną jego wersję 9TP, ale ten temat zupełnie zostawiamy. Narosły troszeczkę mity wokoło czołgu 7TP, jakoby to był ósmy cud świata. Otóż, moi drodzy, nie był. Nie był czołgiem idealnym ze względu na bardzo słabe opancerzenie i ze względu na jednak wysoki koszt produkcji. Gdyby ten pojazd był dobrze opancerzony i pozwalał odbijać pociski z armat niemieckich, wtedy sytuacja diametralnie by się zmieniła. Było tych czołgów za mało, żeby mogły przechylić szale zwycięstwa. Gdyby było ich więcej i uzupełnione były właśnie jeszcze większą ilością TKS-ów, wtedy Niemcy mieliby znacznie, znacznie gorzej. A tak, słaby pancerz powodował bardzo duże straty i straciliśmy mnóstwo tych pojazdów. Podobno około 20 wpadło w ręce niemieckie, a jeden w ręce Sowietów. Zazwyczaj podczas omawiania miejsca drugiego mówię wam, jakie rzeczy jeszcze mogłyby się w zestawieniu znaleźć, ale po prostu zabrakło dla nie miejsca. Tym razem, ponieważ temat jest historyczny, a miłośników historii na moim kanale jest całkiem sporo, zostawiam to wam. Być może na podstawie, albo nie, nie być może, na pewno na podstawie tego, co napiszecie w komentarzach, czyli waszych propozycji uzbrojenia, które nie znalazło się w tym zestawieniu, a jednak warto by było, żeby się znalazło, zrobię kolejne top 5 z numerkiem, powiedzmy, 2 polskiego uzbrojenia w 1939 roku. Zaznaczam, uzbrojenia, które było na wyposażeniu polskiej armii, a nie uzbrojenia na przykład skonstruowanego czy wyprodukowanego w Polsce. Miejsce pierwsze. Nasze dwa bliźniaki, czyli niszczyciele typu Grom. Moi drodzy, zastanawiałem się, co na tym pierwszym miejscu zaznaczyć i myślę, że to taka była wizytówka naszej armii. Niestety w żadnej mierze nie przełożyło się to, jak wiecie, w jakąkolwiek wartość bojową w 1939 roku. Zaraz sobie powiemy o tym, co się wtedy stało, ale na początek o samych okrętach troszeczkę. Otóż w owym czasie dwa niszczyciele zbudowane w Wielkiej Brytanii na zamówienie naszego rządu
były jednymi z najnowocześniejszych, najlepiej uzbrojonych okrętów tej klasy na świecie. Pytanie powstaje takie, czy my w ogóle potrzebowaliśmy takich okrętów i co można by było kupić w zamian za te okręty? Biorąc pod uwagę to, co stało się w roku 1939, no zostały, powiedzmy, można określić, że były to okręty bezużyteczne. No ale nie wiem, co zakładano. Oczywiście mieliśmy jeszcze niszczyciele zbudowane we Francji, czyli okręty typu Wicher. Niemniej jednak były one o wiele starsze i nie będziemy tutaj porównywać. Interesuje nas ORP Grom oraz ORP Błyskawica. Kontrakt na budowę został podpisany 29 maja 1935 roku po wielu, wielu perturbacjach i 17 lipca 1935 roku ruszyła budowa pierwszego okrętu, czyli ORP Grom. Błyskawica troszeczkę później, czyli 1 października 1935 roku. Okręty były naprawdę dobre, miały bardzo dobre uzbrojenie, czyli 7 dział 120 mm. Bardzo dobre było też uzbrojenie przeciwlotnicze. Ha, ale nie omawiajmy tych konstrukcji, bo film będzie się ciągnął prawdopodobnie i tak już gadam za długo. Moi drodzy, co było nie tak? O co chodzi z tymi okrętami? No, wyobraźcie sobie wybuch wojny w 1939 roku, co one niby miałyby robić? Zwłaszcza w obliczu ogromnej przewagi w powietrzu Niemców. No więc należy zapytać, jak one się sprawdziły w wojnie obronnej w 1939 roku. Moi drodzy, nie sprawdziły się w ogóle, ponieważ w życie wszedł tak zwany plan Peking. Dowództwo nasze zdawało sobie sprawę, że te okręty wobec ataku Niemców po prostu nie powalczą. Zostaną zniszczone, a same nie będą miały nawet pewnie szans zadać strat przeciwnikowi, jakichś znaczących. Dlatego opracowano plan, który zakładał wycofanie burzy, błyskawicy i groma do portów brytyjskich. No a skoro mieliśmy sojusz podpisany z Anglią, no to wiadomo, że Anglia wtedy zaatakuje Niemców i już z portów brytyjskich nasze okręty będą prowadziły działania przeciwko nim. Różne były następstwa wykonania tego planu. Niektórzy twierdzili, że było to tchórzostwo, że ojczyzna została, no takie środki poszły na te okręty, tymczasem zostały one wytransportowane i nie pomogły w ogóle. Natomiast trzeba jasno sobie stwierdzić, że później brały one udział w działaniach wojennych. No i prawdopodobnie, gdyby nie ten plan wycofania ich, stracilibyśmy w pierwszym dniu albo dniach, ale prawdopodobnie w pierwszym dniu wojny. W czasie wojny polskie niszczyciele zapisały się na kartach historii, ale nie będę tego omawiał, bo naprawdę trzeba by było rozwinąć tą myśl na kolejne 15 minut. Zresztą informacji i filmów o tym w internecie jest mnóstwo. Tak w każdym razie prezentuje się moje top 5 uzbrojenia. Czekam na wasze sugestie odnośnie części drugiej, bo druga część powstać musi. No i standardowo pytam was. No właśnie, co chcielibyście w następnym odcinku top 5? Mam nadzieję, że tego typu historyczne odcinki również wam się spodobają. Szczerze mówiąc, nawet wolałbym robić historyczne odcinki. A na razie żegnam się z wami. Do usłyszenia.